Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny. Wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, On wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa 7 lat żyła z mężem i pozostawała wdową. Liczyła już 84 rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Symeon spotyka w świątyni jerozolimskiej Jezusa, Syna Bożego, dlatego, że był posłuszny natchnieniu Ducha Świętego. Trzeba nam pamiętać, że to Bóg jest Panem naszego życia, to On nam wyznacza zadania do realizacji i posyła w odpowiednie miejsca w odpowiednim czasie. Ważne, aby podążać w swoim życiu za natchnieniami Bożymi, bo tylko wtedy można przeżyć te same doświadczenia, które były udziałem Symeona i Anny z dzisiejszej Ewangelii. Naród izraelski od blisko 4000 lat wyczekiwał na Mesjasza. Teraz wiekowy Symeon bierze upragnionego Zbawiciela w swoje ramiona. Spełnia się jego największe pragnienie. Swoje życie może uznać za spełnione. O szczęśliwy Symeonie, ucz nas rozpoznawać Chrystusa na drogach naszego życia. Pozwól nam doświadczyć tej samej radości, która stała się Twoim udziałem. Daj nam zrozumieć, że Jezus jest największym szczęściem naszego życia, że niczego ani nikogo więcej nam nie potrzeba, aby uznać swoje życie za spełnione. Była tam też prorokini Anna, która służyła Bogu. Dzisiaj w Kościele katolickim przeżywamy Dzień Życia Konsekrowanego. Anna jest przedstawicielką wszystkich tych osób, które poświęciły swoje życie Bogu poprzez modlitwę, posty i pokutę. Pamiętajmy dziś o tych, którzy każdego dnia modlą się za nas, którzy swoje życie poświęcili, aby służyć Bogu i modlić się za nas. Niech przykład Symeona i Anny pobudza także nasze serca do wielbienia Boga za ten ogromny dar, jakim jest Jezus Chrystus, wcielony Syn Boży, Zbawiciel świata.